akcje typu zabłyśnij na drodze, w ramach których policja rozdaje rowerzystom kamizelki odblaskowe, są potrzebne? Tak, mówią policjanci. Nie, odpowiada Radomskie Bractwo Rowerowe. Nie, bo takie akcje nie są skuteczne, tłumaczą rowerzyści i apelują do policji o egzekwowanie prawa, szczególnie tych przepisów, które dotyczą ochrony cyklistów. Apelować można, mówią policjanci, ale my stale sprawdzamy, czy to prawo jest przestrzegane, zapewniają. Czy warto przeprowadzać takie akcje? Radomskie Bractwo Rowerowe ma wątpliwości. Są to szczytne cele. Niemniej, jak się okazuje, z danych, których policja też posiada, tylko widocznie się nimi nie zainteresowała, żeby troszeczkę je przebadać, okazuje się, że taka akcja nie trafia jakby w zasadniczy problem co do bezpieczeństwa rowerzystów. Bractwo Rowerowe oparło swoje spostrzeżenia na danych otrzymanych z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, a dotyczących wypadków, które wydarzyły się w Radomiu w latach 2006-2008. Z tych informacji wynika, że do wypadków z udziałem rowerzystów dochodzi najczęściej latem przy dobrych warunkach pogodowych. Główną przyczyną jest boczne zderzenie samochodu z cyklistą. Członkowie Bractwa podkreślali, że zazwyczaj rowerzysta jest trzeźwy, a do wypadku dochodzi dlatego, że to kierowcy nie udzielają pierwszeństwa przejazdu. Ale policja przekonuje, że dane ograniczające się tylko do samego miasta to za mało. Proponujemy, aby panowie z Bractwa zwrócili uwagę na to, co się dzieje na drogach wiejskich. Od września zeszłego roku codziennie przekazujemy mediom informacje dotyczące zdarzeń drogowych na terenie Mazowsza. Zaobserwowałem jedno, że od października wszystkie potrącenia pieszych i rowerzystów były po zmierzchu. I dlatego, jak mówią policjanci, takie akcje są słuszne, służą poprawie bezpieczeństwa, a popierają je nie tylko funkcjonariusze. To, co robi Bractwo Rowerowe na rzecz poprawy infrastruktury drogowej dla rowerzystów, jest wspaniałe i podpisujemy się pod to oboma rękami. Ale nie widzę za bardzo sensu w atakowaniu nas jako instytucji, czy policja jest jednym z podmiotów, który angażuje się w akcję Widać, że kręcisz, czy też Zabłyśnij na drodze. Mamy partnerów, którzy się angażują, stowarzyszenia rowerowe z Warszawy na przykład. Dalej, prawda? Ale zdaniem Radomskiego Bractwa to nie w widoczności leży problem. Niektórzy uważają nawet, że noszenie tego typu ubrań podczas jazdy w mieście w ciągu dnia to, i tu cytat, skrajne nieporozumienie. Jeżeli ktoś jedzie poza miastem, czy jest jakiś nieoświetlony teren, jest ciemno, noc, to może sobie założyć kamizelkę i może to oczywiście zwiększyć jego bezpieczeństwo. No, zwiększy jego bezpieczeństwo. Natomiast próba zmuszania rowerzystów, żeby jeździli w kamizelkach po mieście, to jest po prostu rzecz absurdalna. Nie do pomyślenia w kraju na przykład takim jak Niemcy sąsiednim, żeby zmuszać rowerzystów, żeby się ubierali w jakieś śmieszne stroje. Bo głównym problemem jest to, że policja nie egzekwuje przepisów prawa, także tych, które chronią rowerzystów, mówią niektórzy cykliści i apelują do funkcjonariuszy. Mamy podstawowy apel do policji, żeby najpierw, zanim jakby zaczną podejmować jakieś dodatkowe działania w rodzaju, powiedzmy, rozdawania kamizelek, która ta akcja, jak widać, nie jest zbyt skuteczna, proponujemy, żeby zabrali się za egzekucję przepisów prawa ruchu drogowego, ponieważ jest to ich obowiązkiem. My to stale robimy jako Komenda Wojewódzka Policji. Stale monitorujemy zagadnienia związane z tym, jak policjanci reagują na określone grupy wykroczeń. Różnic w zdaniach, jak widać, nie brakuje. Obie strony są zgodne tylko co do jednego. Bezpieczeństwo rowerzystów to priorytet.